To już 27 krok trzeźwości w Suchowoli. To wydarzenie już, które stało się marką w województwie podlaskim, bo to jest jeden z najstarszych biegów średniodystansowych, na który bardzo chętnie przejeżdżają biegacze z całego województwa. Panuje tu świetna atmosfera. Oprócz tego oczywiście biegi towarzyszące dzieci i młodzieży. W tym roku rekordowo dużo, ponad 300 dzieci startowało. Oprócz tego w biegu głównym mamy ponad 130 zawodników. No i trasa wyjątkowa, malownicza, biegnie do wsi Okopy, a więc gdzie rodzinnej wsi księdza Jerzego Popiełuszy, gdzie się urodził. To też ważne wydarzenie po to, żeby go wspominać, upamiętniać tą ważną osobę nie tylko dla ziemi suchowolskiej, ale również dla kraju. Oprócz tego mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin, oprócz tego mamy piknik profilaktyczny, piknik rodzinny z wieloma atrakcjami dla dzieci i dla rodziców. A więc warto być co roku w Suchowoli na wspaniałym biegu, na którym bardzo dużo mieszkańców uczestniczy i dopinguje wszystkich biegaczy. Dystans to 10 km i rzeczywiście nikt nie wyjeżdża z Suchowoli bez nagrody. Oczywiście te najbardziej cenne dotyczą wygranych w poszczególnych kategoriach, jest ich mnóstwo. A oprócz tego oczywiście każdy z biegaczy otrzyma również pamiątkową nagrodę. Stąd i między innymi to zainteresowanie jest tak duże, bo każdy wyjeżdża tu z jakąś pamiątką, z jakąś nagrodą. Ale tu widzę, że już to jest taki, jak oni mówią, obowiązkowy punkt w ich kalendarzu rodzinnym. Zauważamy jedną rzecz, że biegacze przyjeżdżają teraz ze swoimi dziećmi, które startują w tych najmniejszych kategoriach. Także bardzo miło ich wspaniale oglądać. Również i moich uczniów, których ja uczę. Oni biegali, teraz przyjeżdżają ze swoimi dziećmi, które uczestniczą w krosie trzeźwości, a więc bieg wielopokoleniowy. Tak, oprócz tego mamy jeszcze dwie inne kategorie. Dla seniorów jest Nordic Walking na dystansie 2 km i mini cross dla tych, których kondycja jest nieco mniejsza, na dystansie 2,5 km.